Dzień dobry, witam serdecznie. Joanna Małolepsza-Mitko, psycholog, doradca MPU. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem z panią Anną Borkowską, która jest psychoterapeutą uzależnień i będziemy mówić, jakie znaczenie ma uzależnienie, czy diagnoza uzależnienia w kontekście pracy z naszymi klientami, którzy utracili uprawnienia do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec i muszą przygotować się do badania MPU, to znaczy chcą się przygotować. Witaj serdecznie, Aniu. Witaj, Asiu, witaj. Jakbyś mogła krótko powiedzieć, czym się zajmujesz w swojej pracy, z jakimi przypadkami najczęściej się spotykasz w kontekście choroby uzależnienia? Jeżeli chodzi o taką moją praktykę, to pracuję w poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia i prowadzę prywatną praktykę. Myśląc sobie o przypadkach, no to rzeczywiście najbardziej taką grupą docelową, którą prowadzę, jest jednak uzależnienie od alkoholu. Natomiast myśląc sobie o często jakby spotykanych też przypadkach, to właśnie uzależnienie od narkotyków, czy też od zarówno substancji, jak i zachowań, czyli myśląc sobie na przykład o takich behawioralnych uzależnieniach, czyli hazardu, uzależnienia od seksu, czy też zakupoholizmu. Ja tutaj chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że pani Ania jest tutaj członkiem naszego zespołu, naszego teamu, więc będzie tutaj miała okazję też, na pewno Państwo, którzy będą przygotowywać się do badania MPU i będzie taka sytuacja, gdzie będzie wskazanie do rozmowy z panią terapeutką, no to tutaj będzie z panią Anią kontakt na pewno tutaj po naszej pierwszej konsultacji. Okej, czyli uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, czy hazard, czy inne takie uzależnienia. A powiedz nam, Aniu, proszę, to też mnie tak zawsze ciekawi, jak wygląda ten proces diagnozy? Proces diagnozy zazwyczaj opiera się na trzech spotkaniach. Rzeczywiście my dajemy sobie takie trzy pierwsze konsultacje na to, żeby trochę zorientować się, jak wygląda to uzależnienie, czy też używanie, bo to nie zawsze wiąże się od razu z uzależnieniem. Ale rzeczywiście jakby... No, myśląc sobie o procesie samym w ogóle prowadzenia tej diagnozy, no to jest w ogóle konsultacja opierająca się na spotkaniu indywidualnym ze mną i takiej rozmowie, która polega właśnie na poznaniu tego, rozpoznaniu tego używania, na tym, w jaki sposób w ogóle, na takim charakterze w ogóle używania, jaki to jest styl, jaka regularność, jaką rolę w ogóle ta używka odgrywa w życiu osoby uzależnionej czy też używającej. No i to pozwala nam na to, żeby patrzeć też pod kątem objawów, bo rzeczywiście myśląc sobie właśnie o takiej formalnej stronie diagnozy uzależnienia, no to my ten wywiad jest dość mocno skoncentrowany na tym, żeby rozpoznać objawy. To nie jest tak stricte formalnie ułożone, że ja pytam o te objawy, czy ma pan to czy to, tylko rzeczywiście poprzez ten wywiad i taką swobodną rozmowę ja jestem ukierunkowana na to, żeby rozpoznawać te objawy, przynajmniej na diagnozie. No i potem na koniec informuję rzeczywiście, jakie widzę objawy, czy w ogóle występują, ile, myśląc sobie o tym, że jest określona ilość. No i wtedy tłumaczę, wyjaśniam właśnie, na jakim etapie jest używanie danej używki, proponuję jakieś możliwości interwencyjne, myśląc sobie o wsparciu czy też pomocy. No i głównie na tym się opiera ten cały proces. Ja też myśląc sobie właśnie o tym w ogóle diagnozowaniu i tak jakby poddawaniu się tej diagnozie właśnie w stosunku do celu tego przygotowania do badania MPU, to myślę sobie, że takim głównym celem tych diagnoz jest to, żeby rozpoznać, trochę się zatrzymać i pooglądać to swoje używanie. Że właśnie rzeczywiście, żeby zobaczyć, jaki to jest rodzaj używania, na jakim etapie on jest, czy mi to coś daje i z jakimi korzyściami się dla mnie wiąże, ale też z jakimi stratami, czym się to opłaca. Więc myślę sobie pod tym kątem.
Myśląc sobie jeszcze właśnie o diagnozowaniu w przypadku tego przygotowania, to uważam, że w ogóle bardzo trafną rzeczą jest to, żeby przełamywać taki stereotyp korzystania z pomocy. Że często osoby, które trafiają do mnie w praktyce, myślę, jakby korzystają z pomocy dopiero na etapie, kiedy jest już totalny kryzys, czyli że już totalnie sobie nie radzą. A ja myślę sobie właśnie o tym, że jestem za takim działaniem profilaktycznym, czyli właśnie takim rozpoznawaniu nawet na wcześniejszym etapie pewnego jakby swojego rodzaju używania po to, żeby właśnie to się dalej nie rozwinęło. Tak, no to jest bardzo ważna rzecz, to wszystko, co powiedziałaś, bo właśnie jeżeli klienci się do nas zwracają, no to przeważnie jest tak, że odbywa się taka pierwsza konsultacja, analizujemy dokumenty klientów, no i na tej pierwszej konsultacji poprzez wywiad pogłębiony poznajemy historię klienta, w jaki sposób zażywał daną substancję psychoaktywną. Tutaj mówimy, jeżeli zatrzymanie i odebranie uprawnień dotyczyło jazdy pod wpływem alkoholu, czy narkotyków, czy posiadania też, bo to nie zawsze wiąże się z używaniem na przykład narkotyków w ruchu drogowym, ale już samo gdzieś posiadanie może tutaj budzić wątpliwości urzędu co do przydatności do kierowania pojazdem. No i często jest tak, że my, ja tutaj prowadząc te pierwsze konsultacje, no pojawia się taka myśl, no fajnie by było teraz zobaczyć, przyjrzeć się tej sytuacji, zatrzymać się i dać sobie czas, jeżeli chcemy uzyskać proces zmiany zachowania, myślenia, to te spotkania z Tobą mają być właśnie czymś takim użytecznym dla naszych klientów, a nie czymś, jakimś przymusem albo czymś, co muszą się obawiać czy bać. I dlatego no, bardzo się cieszę tutaj na tą współpracę, na to, że możemy tak tutaj się razem wspierać, ponieważ no, ja nie jestem terapeutą uzależnień, dlatego nie chciałabym, raczej mam pewne podejrzenia, w sensie podejrzenia, no jakieś symptomy, które wskazują na to, że to uzależnienie może się pojawić, może być ten problem. Niemniej tutaj na tych trzech spotkaniach z Anią można się tej sytuacji przyjrzeć i dać sobie też na to czas, żeby to tak poodkrywać. Tak, ja się strasznie cieszę, że to podkreślasz, bo mi strasznie właśnie zależy na tym, żeby właśnie zmienić te przekonania, że terapeuta ma na celu wsparcie i niesienie właśnie ze sobą pewnego ukojenia, a nie właśnie rozliczanie z tego, dlaczego, po co i rzeczywiście ma iść to w tym kierunku, niż właśnie w takim postrzeganiu tego jako zagrożenie, że ktoś będzie teraz z czegoś rozliczał. No ale niestety tak jest i często też klienci, w sumie no coraz więcej klientów się zgłasza, którzy jakby naszym zadaniem no jest też ta diagnoza, tak, określenie, czy jest nadużywanie substancji, czy jest uzależnienie, ponieważ to ma duże znaczenie też, jak będzie wyglądało dalsze przygotowanie do badania i odzyskanie uprawnień, dlatego tutaj współpraca z panią Anią ma być wsparciem, ale oczywiście ostateczna decyzja co do procesu zmiany należy do klienta, czy jest na to gotowy, czy to jest dobry czas, czy chce, czy nie chce, no bo my możemy pokazać, jakie są opcje, możliwości, ale i tak w ostateczności jakby no, nie, naszym zadaniem nie jest na pewno żaden przymus. I właśnie wielu klientów boi się, nawet nas przed spotkaniem ze mną, obawia się, że no nie wiem, że mówią, że mieli duży stres, że nie mogli spać spokojnie, bo nie wiedzieli, czego się spodziewać. Tak, tak. Ja spotykam się z taką samą reakcją, że dostrzegalne, ja myślę sobie, że zrozumiałe jest takie spotkanie, raczej bardziej stres przy takim spotkaniu, że nie wiemy, czego się spodziewać, że to jest pierwsze doświadczenie. Stąd też cieszę się, że możemy nagrywać ten webinar pod tym kątem, żeby przełamywać i mówić głośno o tym, że my to rozumiemy, że ten stres jest czymś normalnym i rzeczywiście no, jakby przełamywać
przełamywać to myślenie, że jesteśmy po to, żeby wspierać i żeby właśnie pozwolić bardziej rozumieć i rozeznać się w swojej sytuacji, niż rzeczywiście jakoś tak rozliczać tego. Tak, ja często też mam takie przekonanie, że ta sytuacja, gdzie klienci mają odebrane te uprawnienia, albo te uprawnienia są, są w sytuacji zagrożenia, to sytuacja, w której się znaleźli, ma być dla nich takim zatrzymaniem, zreflektowaniem i przyjrzeniem się, dlaczego, co się działo w moim życiu, jakie sytuacje, że doprowadziłem do takiej sytuacji. Więc często mówię im o tym, że nawet mogą to traktować, chociaż nie traktują pewnie na tym etapie, ale mówię im, że po roku albo po czasie, w jakim będziemy się przygotowywać, często przygotowanie do badania dla takich osób trwa 12 miesięcy, to będą widzieć tą realną zmianę. Przeważnie, jeżeli są zaangażowani i są w tym procesie, to zobaczą, że nie tylko odzyskają uprawnienia, jakby to odzyskanie uprawnień tego prawa jazdy jest efektem takim ubocznym, a głównym efektem jest zmiana w ich życiu, polepszenie relacji, nie wiem, lepsza satysfakcja z wykonywania zawodu, może zmiana zawodu, a może mają więcej czasu na spędzenie go z rodziną, czy znalezienie hobby, bo często takie sytuacje po prostu się dzieją w ich życiu. Więc ja tak przyglądając się tym historiom, to zawsze się jakby widzę, że na początku jest taki lęk, obawa, stres, opór i no takie, no i to, no to znowu jeszcze rok to wszystko będzie trwało, a po tym roku spotykam się z osobami po roku na takiej symulacji badania i widzę taką zmianę, że wow, mówię sobie, kurczę, no to się po prostu zadziało, co się stało. To jest ten przyjemniejszy aspekt naszej pracy, myślę sobie o tych właśnie widzeniu już właśnie, jak ludzie się zmieniają, jak przechodzą właśnie też taką wewnętrzną metamorfozę w związku właśnie z takim zatrzymaniem, przyjrzeniem, właśnie doświadczaniem zmiany, więc w pełni się zgadzam, że to jest takie miłe też do obserwowania potem na koniec. Początki, właśnie te pierwsze kontakty, no wiadomo, jest dużo obaw, niepewności. A proszę, Aniu, powiedz jeszcze, jest sytuacja, że no, jednak to spożywanie tych substancji psychoaktywnych, czyli alkoholu czy narkotyków przez pacjenta jest w jakiś sposób szkodliwe, nadużywa tych substancji i jest ta diagnoza, to jaka jest tu reakcja przeważnie tych osób? Czasami spotyka się to z taką próbą jeszcze minimalizowania, czyli że pomimo, że nawet dana osoba deklaruje w trakcie spotkania, że ona również podejrzewa, że może tak być, że wyjdzie tutaj uzależnienie, że to ją też również niepokoi, ale kiedy na koniec pada, ja tłumaczę na bazie właśnie też ilości objawów, że w danym przypadku można mówić o uzależnieniu, to myślę, że pierwsza reakcja jest taka zaprzeczająca bardzo często, że może jednak nie, że ta osoba pomimo tego, że przychodząc do mnie zakładała, że podejrzewała, że jej używanie w jakiś sposób jest problemowe, czy też niepokojące już, no bo na jakiejś podstawie przyszła, to potem, kiedy już rzeczywiście dochodzi do tego, że rzeczywiście potwierdzona zostaje diagnoza uzależnienia, to jest takie, a może jednak nie, a może, wie pani, ale to jednak nie tak dużo. I to jest taka pierwsza automatyczna reakcja. Natomiast bardzo często potem spotykam się właśnie z takim już powolnym przyjęciem tego, czyli że okej, przeszedłem te pierwsze trzy spotkania, widzę, że nie ma zagrożenia tutaj i może mi to nawet pomóc, więc pomimo tego pierwszego zaprzeczenia, to jednak osoby, przekonując się podczas tych pierwszych konsultacji, wracają i mówią, no dobrze, to w takim razie zaopiekujmy się tym i chcę coś z tym zrobić. Więc to jest taka chyba najbardziej taka charakterystyczna reakcja, ale zdecydowana większość osób wraca, kiedy usłyszy diagnozę, albo już jak przełamała ten pierwszy krok, to zostaje i mówi, dobra, to zajmijmy się tym. Tak. Powiedz mi, jak to wtedy wygląda ta dalsza praca? Dalsza praca wygląda na przyglądaniu się, jaką w ogóle rolę ta używka
odgrywa w życiu tej osoby, co ona daje. Myśląc sobie na przykład często, że jest sposobem na regulację emocji, co jest dostrzegalne i związane trochę z mechanizmem uzależnienia, to bardzo często, kiedy widzimy źródło, na przykład, że używka jednak daje ulgę w tych emocjach, to pracujemy właśnie nad emocjonalnością, nad przekonaniami związanymi z tymi emocjami w taki sposób, żeby ta osoba, tak jak powiem, nie potrzebowała tej używki już do tego, żeby ona była dla niej mniej korzystna w takim myśleniu, że niesie za sobą ulgę, ale też jakby bardzo często używka powoduje, że osoby na przykład z niskim poczuciem wartości są bardziej odważniejsze, czy też pokonują jakieś swoje bariery związane z komunikowaniem swoich potrzeb, czy też swoich myśli, więc wtedy kierujemy trochę tą pracę na to, żeby taką, na takim własną pracą nad na przykład poczuciem wartości, nad takim budowaniem jakby myślenia o sobie, żeby ta używka nie była potrzebna. Więc myśląc sobie o dalszej pracy, to pierwszym takim krokiem jest rozpoznanie, jaką rolę w ogóle ta używka odgrywa w życiu tej osoby, po to, żeby właśnie potem ta praca nad tym spowodowała, żeby używka była mniej potrzebna. Myśląc sobie o często na przykład osoby, które są uzależnione od narkotyków zdecydowanie, mają trudności ze snem, więc wtedy trochę się przyglądamy temu, że o co chodzi, jaką przyczyną jest ta trudność ze snem i używka pozwala im na przykład szybciej zasnąć, albo tak, wyłączyć, tak. Wyłączyć myślenie, to jest bardzo częste zjawisko, więc wtedy jakby przyglądamy się tym myślom, o co chodzi, że te myśli utrudniają to zasypianie, że nie pozwalają właśnie na osiągnięcie takiego spokoju, żeby spokojnie spać, czy też jakoś spokojnie funkcjonować. Więc myśląc sobie jakby o tym, to szukamy tak jakby źródła i przyczyny, nawiązując do roli używki w życiu danej osoby. A proszę powiedz, bo to też jest ciekawe, to jak często są te spotkania i jak długo trwa jakby ten proces wyjścia z tego uzależnienia, nie wiem, jak to nazwać. Jasne. Wiesz, to w ogóle jest bardzo różnie, bo rzeczywiście w poradniach leczenia uzależnień bardzo często są spotkania grupowe i spotkania indywidualne. Spotkania grupowe często są oparte też właśnie na samym rozumieniu w ogóle mechanizmów uzależnienia, używki, tego właśnie, czym jest głód, jak sobie z nim radzić, czyli myśląc sobie, że dają takie, poprzez psychoedukację dajemy też takie narzędzia pacjentom na to. No a spotkania indywidualne są takim wzmocnieniem, wsparciem w tym, żeby pracować też nad tym, czego na przykład dana osoba nie chce ujawnić na grupie, bo to jest też zrozumiałe. Natomiast często też jakby jest tak, że prowadzimy też tylko sesje indywidualne, a to już bardziej w gabinetach prywatnych, myśląc sobie o tym, że w poradniach często grupy są obowiązkiem. I rzeczywiście wtedy robimy to samo, tylko że rzeczywiście w takim indywidualnym procesie, po prostu indywidualne spotkania. Takie spotkania to odbywają się raz na tydzień. I wtedy rzeczywiście opieramy się właśnie na tym poszukiwaniu źródeł roli używki. Czyli raz na tydzień, przez jaki okres czasu? Wiesz co, to jest bardzo indywidualne, bo to zależy właśnie rzeczywiście, jaką rolę odgrywa ta używka. W poradach jest dość określony czas, bo często kontraktujemy na rok, potem pogłębiony proces terapii to drugi rok, czyli myśląc sobie, że to jest czas 2 lat. Natomiast w indywidualnym procesie ja na przykład praktykuję ustalanie po prostu ilość sesji z pacjentem po to, żeby mniej więcej proponuję ilość sesji, po to, żeby też pacjent wiedział, ile będziemy się spotykać. Jest możliwość tego wydłużania, jeżeli istnieje taka potrzeba, ale ustalamy cele po prostu do pracy i wtedy ustalamy jakiś konkretny czas, który jest możliwy do przedłużenia. A jeszcze to też jest takie ciekawe i ważne. Jakie są te objawy? Po czym klienci, pacjenci mają wiedzieć, że może to już jest jakiś taki sygnał do tego, żeby zająć się tym tematem i zgłosić do terapeuty? Objawów jest 6 i rzeczywiście, żeby zdiagnozować u danej osoby uzależnienie, potrzebnych nam są 3.
objawy, żeby w tym wywiadzie potwierdzić. I pierwszym z takich objawów, myśląc sobie o takim objawowym podejściu, jest głód. Głód alkoholowy, głód narkotykowy. Bardzo często jest to utożsamiane jakby z samymi myślami, czyli osoby myślą o używce, ale na przykład kiedy inni biorą, tak? Bo głód rzeczywiście pojawia się wtedy, kiedy dana osoba nie jest, no, nie jest pod wpływem, czy też nie używa. Ale to nie są tylko myśli. Głód objawia się również właśnie w sposób taki, że są zaburzenia snu, apatia i zobojętnienie, albo na przykład irytacja bez powodu, czyli rzeczywiście jest dostrzegalne dla takiego obserwatora, że dla danej osoby, kiedy ona nie ma używki, czy też nie używa przez dłuższy czas, to widać zmiany w jej funkcjonowaniu. Tak jak myślę, co ona to odczuwa, że tej używki nie ma. Więc wtedy mówimy o głodzie. Drugi z tych objawów to jest upośledzona kontrola. Upośledzona kontrola wiąże się często z trudnością w powiedzeniu sobie stop, czyli osoby, które używają, planują sobie jakąś ilość, no jakiś na przykład alkoholu, ale jednak nie udaje im się dotrzymać tych ilości, czyli trudno im się zatrzymać. Natomiast w przypadku też upośledzonej kontroli bardzo ważne jest podkreślenie to, że ona dotyczy również samego momentu rozpoczęcia picia bądź zażywania. Czyli myśląc sobie o przykładzie, na przykład mamy pana X, który używa załóżmy określoną ilość, czyli potrafi sobie powiedzieć stop, bo załóżmy pije dwa piwa. Idźmy stereotypem, że każdego dnia. I wtedy, żeby sprawdzić to, czy on ma jeszcze kontrolę, czy nie, to mówimy dobrze, to w takim razie proszę odłożyć całkowicie. Jeżeli ta osoba odkłada całkowicie i nie ma trudności, nie widać zmian u niej w zachowaniu, w nastroju, to jeszcze mówimy o tym, że ma kontrolę. Ale jeżeli rzeczywiście widzimy to, że dostrzegalne jest to, że jednak bez tej używki trudno jej wytrzymać, to wtedy mówimy o takim samym momencie upośledzonej kontroli związanej z samym momentem rozpoczęcia picia. Czyli osoby, które tak właśnie już mają ten objaw, im jest bardzo trudno zachować długotrwałą abstynencję. Zazwyczaj osoby sobie robią takie samodzielne próby, czyli próbują zaplanować jakąś abstynencję, ale nie udaje jej się dotrzymać. Czyli robią sobie na przykład post 40 dni, albo jakieś inne próby, że nie będą przez jakiś okres pić, czy też brać, no, stosować jakieś zachowania, ale jednak jest im bardzo trudno już się zatrzymać właśnie bez utrzymać długotrwałą abstynencję. Więc to jest drugi objaw. Trzeci objaw to są objawy abstynencyjne, czyli wszystkie te, które pojawiają się bezpośrednio po. Myśląc sobie o objawach abstynencyjnych, to mam na myśli na przykład nadmierną potliwość ciała, trzęsienie rąk, czy też w ogóle takie zmiany ciśnienia, że jest zimno, ciepło, zimno, ciepło, mając na uwadze właśnie to, co się dzieje z organizmem. No już w takim najgorszym przypadku to są biegunki, wymioty. W przypadku narkotyków bardzo często zaburzenia koncentracji, myśląc sobie właśnie o tych objawach abstynencyjnych. One są bezpośrednio po, czyli chwilę odkładamy używkę i organizm daje nam znak, że jednak odczuwa to, że... Tak, dokładnie, że to świadczył. Tak jest. Czwarty z tych objawów to jest zmiana tolerancji. Mamy tolerancję rosnącą i tolerancję malejącą. Rosnąca opiera się na tym, że stosujemy coraz więcej używki, żeby otrzymać ten sam efekt. Czyli załóżmy, przychodzę po pracy, wypijam dwa drinki, moim efektem jest ulga. Po jakimś czasie, żeby otrzymać już tą samą ulgę, potrzebuję tych ilości 2, 3, 4, 5. A w przypadku malejącej tolerancji, to mówimy już o takich osobach, które mają dość mocno rozwiniętą chorobę uzależnienia, czyli osoby na początku potrafiły wypić więcej, po jakimś czasie już organizm jest tak wycieńczony, że piją właśnie mniej, czyli potrzebują tego, bo organizm już nie jest w stanie wytrzymać tej samej dawki, którą pił, czy też zażywał wcześniej, więc te ilości się zmniejszają, ale to już rzeczywiście dotyczy osób, które dość mocno są zaawansowane w swoim uzależnieniu. Piąty z tych objawów to jest właśnie koncentracja życia wokół używki, czyli bardzo dużo zabiegów jest stosowanych do tego, żeby stworzyć sobie komfort picia, brania, zażywania, czyli myśląc sobie o tym, że na przykład osoby bardzo często ukrywają przed bliskimi albo planują sobie jakoś picie, czy też branie. Picie no, dużo na zabiegów. Weekendy, czekając na weekend. Dokładnie, że jest taki plan wokół tego i rzeczywiście bardzo charakterystyczne jest też dla tego objawu to, że albo zaniechają całkowicie, albo zaniedbują swoją pasję, czy też zainteresowanie, czyli zaczynają zmniejszać swoją aktywność w rzeczach, które dawały im jakąś radość, czy też były jakąś pasją, to jest dostrzegalne bardzo mocno w tym objawie. I ostatnim jest takim bardzo charakterystycznym, czyli picie, zażywanie, używanie substancji,
pomimo świadomej szkodliwości. Trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili drabinkę, poszczególne sfery życia to są szczebelki na tej drabince i używka często jak taki mały głód idzie, przekracza każdą ze sfer, będąc po jakimś czasie już na samym szczycie, czyli będąc w głównym centrum zainteresowania, no a widać już szkody, tak? Czyli myślę o sferach dla nas ważnych, na przykład sfera zdrowia, już widać szkody na etapie zdrowia, a i tak osobie jest bardzo trudno zaprzestać używania czy też picia. No i myśląc o sferach zawodowych, takich rodzinnych, no tych sferach tak. Norm i wartości i tego często typu rzeczy. Też z klientami też omawiamy ten temat, że ten alkohol czy narkotyki powodowały, czy powodują różne trudności w takim sensie, czy kłótnie z bliskimi osobami i mimo tego, że inne osoby z otoczenia mówią o tym, że o tym, żeby może dana osoba za ograniczyła, czy że to jej picie jest w jakiś sposób dla tych osób niepokojące, no i jakby niemniej tutaj nic w tej sferze się nie zmienia. Dokładnie, dokładnie tak. Więc myśląc sobie o tych 6 objawach, to 3 na 6 pozwalają zdiagnozować uzależnienie, patrząc na taką bardzo formalną stronę tego. Poniżej 3 bardzo często mówimy na przykład o piciu szkodliwym czy zażywaniu szkodliwym, który również kwalifikuje do terapii, czyli można już na poziomie właśnie picia, to wtedy są na przykład 2 objawy czy też mniej. No i wtedy bardziej mówimy właśnie o szkodach, tak? Czyli nie ma już takich bardzo poważnych konsekwencji, jeszcze trudno mówić o chorobie, bo nie można zdiagnozować tych 3 objawów, ale mniej zazwyczaj mówię o tym, że jest picie szkodliwe albo picie, okay. albo zażywanie szkodliwe. I to jest tak, że te objawy muszą występować w czasie 12 miesięcy, tak? Tak, tak, dokładnie. Zazwyczaj właśnie nawet jak osoba miała jakąś diagnozę i to było dość dawno, to i tak robimy kolejną, myśląc sobie o tym, że weryfikujemy to na podstawie ostatniego roku. Ostatni rok. Tak jest. Dobrze. No bardzo ciekawy i tutaj wiele informacji, mam nadzieję, przekazaliśmy naszym osobom, które teraz nas oglądają. A teraz jeszcze tak podsumowując i jakby zbliżając się do końca, chcę Państwu przypomnieć, że jeżeli znajdują się Państwo w podobnej sytuacji albo mają objawy, o których tu mówiliśmy, czy coś jest niepokojącego, zawsze można się do nas zgłosić, wpisując numer naszą stronę internetową w internecie www.malolepsza-praxis.de albo dzwoniąc. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna dla Państwa. Jeżeli chodzi tutaj o sytuację utraty uprawnień, jeżeli chodzi bezpośrednio tutaj o spotkania i sesje terapeutyczne, to też otrzymają Państwo tutaj numer do naszej pani terapeutki, która już będzie wiedziała, jak dalej Państwa wesprzeć. Tak, jeszcze patrzę na zakończenie. Czy jest jeszcze, Aniu, coś, co byś chciała na koniec może powiedzieć dla naszych tutaj obserwatorów i oglądaczy? Ja myślę sobie, że wiesz co, taką dobrą konkluzją jest właśnie to, że ja bardzo bym chciała jakby podkreślać i wspierać tą myśl, że ja mam na celu wsparcie i to, żeby właśnie pomagać, orientować się i raczej właśnie rozumieć swoją sytuację, co za tym idzie, dobrze dobrać też interwencje pomocowe, niż właśnie taką weryfikację, czy tam rozliczanie kogokolwiek. Tak. Mi strasznie zależy na to podkreślać, żeby zmieniać tą perspektywę korzystania z pomocy i tych konsultacji. Tak, naszym celem w zespole nie jest tutaj, ojej, to teraz przyklejamy etykietę, uzależnienie, tak, na czole i chodzimy tak, i co teraz, tylko stało się, co się stało i teraz mam możliwość, okazję, tutaj pracując interdyscyplinarnie, czyli właśnie w takim połączeniu psycholog, terapeuta, mam możliwość, żeby online, tak? Można online też właśnie tak, takie dokładnie. Sesje prowadzić, czyli jeżeli Państwo dzwonią z jakiegokolwiek terenu, miejsca na terenie Niemiec czy Polski, to tą pomoc uzyskają.
Dokładnie tak. Dziękuję bardzo, Aniu, za to Dziękuję. spotkanie i tutaj zachęcam Państwa w sytuacji jakiejś potrzeby, proszę o kontakt. Miłego dnia i do usłyszenia. Dzięki bardzo.